Witam w kolejnym odcinku z gry Vintage Story. W dzisiejszym mam zamiar dokończyć wreszcie dach i chyba wybrać się na poszukiwanie. A, oczywiście, poszukiwanie translokatora. Nie no, kurczę, naprawdę. O, teraz się udało. I teraz też się udało. No dobra, w ogóle. Jak ja to zbuduję? No chyba będę musiał z dachu spać po prostu. Okno jest. A, tu będzie okno. Tak. Tu będzie dach. I... No dobra. O, jeszcze jednak potrzebuję jedno. Jeszcze jedno? Śmierdziuch chodzi na dole. Może jeszcze jedno. I ostatni fragment dachu. Wcale nie wcale. Ejajaj, to budowanie tutaj. Nie. Jeszcze mi spadnie pewnie, no jasne. No, dobra, gotowe. Ale ich się nalazło, szkodników. Ja, jeszcze może więcej ich. Dobrze, że okien nie potrafią wybijać, to już w ogóle by było. Bez sensu. Prawda, mi się tyle już zrobiło tego? Nie ma gdzie trzymać. A, tu jeszcze jest trochę miejsca. Dobrze, to mogę zrzucić. To też. To też. To mi się przyda. To mi się nie przyda na razie. Wydaje mi się, że teraz jest ok. Która to jest godzina 20 w grze. Dobra, za dużo jedzenia nie ma. Będę musiał sobie jakoś poradzić. Co ja zrobiłem? O! Oczywiście, dlaczego jestem obity? Bo poszedłem do mojej... albo może jeszcze... Dobra, zostawię to na razie. Nie, zużyję co. Na obrót. O. Do mojej kopalni kamienia. No i okazało się, że dwa driftery tam siedzą. No i trochę mnie obiły, jak widać. Zrobimy. A, dobra, niech będzie tak. 5 bandaży ze sobą zabiorę, resztę zostawię. Aktualny poziom aktywności średni. Może faktycznie trzeba po prostu chodzić, jak jest mały. No tak, tam jest szczelina, widać ją nawet. Ech. No dobra. W każdym razie spróbuję pójść spać. Zobaczymy, co będzie rano. No i ranek jest, jest 6, więc całkiem sensowna pora. Tam jakaś szczelina jeszcze jest. Trochę głodny jestem. No dobra, zjem to, co mi tu zostało.
Zdecydowanie muszę przyznać, wolałbym tą grę w takim zwykłym stylu, bez tych szczelin, bez tych drifterów, z jakimiś takimi bardziej. Tam też jest szczelina. O, bardzo wysoki. No tak, a ja chcę akurat się przejść. A oni mi się będą teraz pokazywać, nie? A, dobra, trudno. No, więc wolałbym raczej taki typowy, nie wiem, średniowieczny fantasy klimat. Nie wiem, zamiast drifterów jakieś gobliny czy cokolwiek takiego. No i żeby jakoś w ogóle walka z nimi była bardziej sensowna. A tak to. Dobra, będę chyba musiał się troszeczkę najeść jagódek. I plan jest taki, żeby pochodzić po okolicy, bliższej, dalszej. Pewnie wolałbym, żeby to była jednak bliższa. I poszukać translokatora, czyli pozaglądać w dziury na tyle, na ile się da. Tylko tak, no tu jest jezioro przede mną, więc tu raczej nic nie będzie. Tak troszeczkę obszedłem mniej więcej ten teren. Tutaj przynajmniej blisko powierzchni nic nie znalazłem. Co wcale nie znaczy, że tam żadnego translokatora nie ma, bo być może. Tutaj gdzieś kręciłem się w poprzednim odcinku. No ale też nic nie znalazłem. Ale znowuż, to wcale nie znaczy, że tego translokatora gdzieś tutaj, jakiegoś translokatora nie ma. No nie chciałbym, żeby to było jakoś strasznie daleko. Głupio by było biegać kawał drogi, żeby się przenieść. O, tu jest jakaś dziura, zajrzyjmy do niej. Ale tu chyba zaglądałem ostatnio. Wydaje mi się, że mogłem w poprzednim odcinku właśnie do tej dziury zaglądać, no ale... No, nic tu nie ma, w sensie nie widać, żeby były, żeby coś tu było. No tu byłem chyba. O, nie, 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 nie. No. Ja już mnie goni, bo już warczy. Jak warczy, to znaczy, że goni. Czy nie? Może mnie nie zauważył? No, wilków też nie lubię, ale przynajmniej z nich lecą albo tłuszcz, znaczy albo tłuszcz generalnie leci i skóra. Więc to nie są bezużyteczni przeciwnicy, tak jak driftery. I to ma sens, powiedzmy. Naprawdę, jak tak dalej pójdzie, to będzie to pierwszy mod, który zainstaluję, żeby z tymi drifterami coś zrobić. Tam też wilk chodzi. No nie za ciekawie, tu kurczę, teren ładny, ale nic nie wskazuje na to, żeby tu był jakiś translokator. Przynajmniej w tę stronę. Nie, no nie wiem. No dobra, obejdę to jezioro chociaż dookoła. Ale tutaj to tak marnuje czas. Chyba pójdę jednak w drugą stronę. Czyli teraz jestem na południe. Spróbuję szczęścia na północ i okolice. No właśnie, nawet żadnej jaskini tutaj nie ma. I czego mi jeszcze brakuje, znaczy brakuje, co mnie troszeczkę irytuje, nie jakoś bardzo, ale troszeczkę, być może też o tym mówiłem już w jakimś odcinku, że te jaskinie to właściwie są w wielu przypadkach po prostu pionowe dziury w dół. Że nie można tam jakoś tak wejść, popatrzeć, zajrzeć, tylko dziura w dół i tyle. I... O, skąd to mi się tu wziął?
Znaczy nie, żebym jakoś pogardził, no jak już wpadło, to zjem. Nie no, to jeszcze nie jest tragiczna odległość, tu można by nawet drogę jakąś dookoła jeziorka wybudować, albo kładkę taką gigantyczną, groblę. Ale czy to miałoby sens, nie wiem. O, łubin. Tak, to był łubin? Łubin. To wezmę parę sztuk. Rzucę okiem z góry. Czy gdzieś widać jakąś dziurę? No nie. Nic. A tu? Też nie bardzo. Może coś po tej stronie? Nie. No dobra, czyli wracam do domu, w stronę domu. Jakimś takim zygzakiem. I kieruję się na północ. No nie. Jezioro, fajna sprawa, ładna rzecz, ale jak widać nie znajdę tu tego, czego szukam. O, tu jest dużo kwarcu. Ale nie jest mi on potrzebny w tym momencie jakoś specjalnie. Chyba nawet nie mam kilof. Nie, mam tylko dość mocno zużyty kilof miedziany. No nic. Może tak zajrzę tutaj. Jakoś mam złe przeczucia. W sensie, to takie bardzo losowe jest. Tutaj też nic, żadnej jaskini, żadnego zejścia. Nie. No właśnie, to już jestem praktycznie pod samym domem. No i tutaj się już rozglądałem, no ale dobra, pójdźmy w tamtą stronę. Tak jak mówię, na północ. Tutaj jest jakaś dziura, ale z niej wyłażą driftery. Jak tam, o, teraz szczeliny są już spokojne. No może właściwie, zobaczymy czy będą. Tutaj zawsze, czy zawsze, dwa razy tu byłem i dwa razy wylazły. Ale może tym razem... weźmy miecz do ręki. Aha, czyli tu generalnie nic nie ma. Tylko ponieważ jest ciemno, no to świetny generator drifterów. Ale jeszcze jest ta strona. Tylko tu chyba jest, no właśnie. Chociaż kurczę, czy tam? Może? Może? To może być. To może być blok tego, no. Jejku. Z tym może będzie lepiej widać. Tak, tam coś jest. Jakieś ruiny i drifter. To gorzej.
Nie, czy to nie są ruiny? Kurczę, już sam nie wiem. Może to zwykła ziemia? Nie, to chyba jednak zwykła ziemia. Tylko, że bez trawy. No dobra, nawet nie będę już sprawdzał. Może być, że to tak, to zwykła ziemia. Nie. A, już mi się zdawało. No nic, no to dalej na północ. Ciekawe, czy takie na przykład ruiny na powierzchni mogą mieć jakiś wpływ na to, czy tam pod nimi coś może być. Trudno powiedzieć. Nie mam aż takiego doświadczenia, żeby jakoś jednoznacznie wypowiedzieć się na ten temat. Czy zauważyłem jakąś taką zależność? No raz mi się chyba zdarzyło, że faktycznie translokator był pod takimi tymi dużymi ruinami, a to nie pamiętam w której serii, gdy nagrywałem po raz pierwszy czy drugi. No ale to mógł być przypadek. No raz, że się akurat tak zdarzyło, to o niczym nie świadczy w sumie. No dobra. Jestem tu. O, pod takimi. To może nawet w tamtym kierunku się mogę udać. No tak, ale pod jednymi był translokator, a drugie takie przekopałem i nie było, więc. Właśnie, to może zupełnie nic nie znaczyć. Tu kolejne jakieś ruiny czegoś, ale puste. Znaczy puste, no. Nie wygląda na to, żeby coś koło nich było. W ogóle nawet. Tu to w ogóle nawet znowu żadnych jaskiń nie ma. No ale okej, to nadal jeszcze nie jest jakoś strasznie daleko, żebym nie mógł tutaj jakieś właśnie drogi zbudować, żeby szybko się przemieszczać, więc to jeszcze nie jest źle. Ale jakby jakoś daleko chodzić, to już niekoniecznie. Ołów, pewnie mam go zaznaczony. Nie, ale no tutaj dużo jest ołowiu, więc możliwe, że to jest to samo złoże. Może tutaj, w tych górkach trzeba by poszukać. A, przede mną. O, tak chyba zrobię. Na razie rozejrzę się tu. Całkiem spore ruiny. O, tu nawet bardzo duże. No tylko, właśnie, czy ja mam się pod nie przykopywać? No, tu spore i tu. A tu? Co to za dziura? Moja? Nawet nie. Uuu, biedny lisek wpadł. Trudno powiedzieć, czy tam coś mogłoby być. No, trzeba by wejść, no ale. Może skoro są takie ru. O, co to jest? Ruda. O, co mogę tu znaleźć? Pewnie jakiś węgiel. Trafiłem? Limenit, co to się. No co. Na sztabkę tytanu? Temperatura wytapiania to w jakimś piecu.
tym lepszym chyba. Przecież nic chyba normalnie nie osiąga takiej temperatury. Więc bardzo przydatna rzecz w tej chwili mi. Nie wiem, może to jest coś nowego, czego nie było wcześniej, nie wiem. Ale trochę tej ziemi wykopię, może jak się poprzesiewa, to może znajdę coś ciekawego. Jeżeli nie znajdę translokatora, co jest bardzo prawdopodobne, to też jest bardzo prawdopodobne, że w którymś kolejnym odcinku, być może tym najbliższym, będę się bawił w archeologa, czyli będę rozkopywał ruiny. Tu sobie rośnie rzepka, no właśnie, i te największe. O, ruiny są. Nie wiem, czemu z boiskiem mi się to kojarzy. No ale... Czy mam kopać tutaj? Nie wiem. Weźmy trochę... No właściwie, skoro i tak potrzebuję trochę ziemi w razie... W razie bym na przykład miał sobie prowizoryczne schody robił, to można równie dobrze wykopać tutaj chociaż trochę. Pobawić się w archeologa. Jak ta trawa niby tu rośnie, ja bym chciał wiedzieć. Zaraz mi się łopata zużyje. I zrobić eksperyment. Potem mógłbym po zabawie w archeologa, oczywiście raczej nie w nagraniu, bo to by było moim zdaniem wybitnie nudne, ale nie wiem, na przykład, co mogę znaleźć? O, co to jest zbiór? Przyda się. Co mogę znaleźć na przykład z... Tam, no nie wiem, dajmy na to 100 albo 2 razy po 64, 128 ze 128. No, klocków, jak to się nazywa, kościstej gleby. No dobrze, no jestem, no, nie aż tak daleko, ale dość daleko. Rozejrzyjmy się. Patyki. Patyki może warto pozbierać, czemu nie? O, skrzyp. Też się go trochę przyda. No właśnie, i tu jest takie miejsce, przypuszczam, że skoro jest ten update z runem leśnym, to tutaj już powinno być to, znaczy tutaj, w takim lesie, jak teraz jestem, przypuszczam, że powinno to być widać, że jest coś inaczej. Ale no niestety, tu jest jeszcze świat wygenerowany, nazwijmy to, na starych zasadach, więc no nic nie zobaczę ciekawego. Chociaż grzybki, czy ja wiem, czy są inne, może inne. Jakoś tak chyba bardziej powyginane są niż wcześniej. Wcześniej były takie bardzo... Tak prosto rosły, o. Co my tu mamy? O, jest jakaś dziura. Taka dziwna, jakbym ja tu kopał. Może kopałem? Bardzo możliwe, spróbuję tu wejść. No nie, to chyba nie ja kopałem. Ale... Aha, tak to wygląda. Tędy chyba będzie łatwiej wyjść. No nic. Wyglądało
przez moment obiecująco. Kurczę, ciemno się robi. Zaraz te moje tutaj hasanie po. A zajrzę tu też. Wąska szczelina. I nic. Teraz trzeba się stąd jakoś wygrzebać. Ciemno się robi, czy deszcz pada? Nie, no, trochę powinno się robić ciemno. No bo właściwie co jeszcze? No mógłbym szukać. No miedź mam, to mógłbym spróbować szukać innych minerałów, no ale to też jest w sumie dość zajmująca rzecz i musiałbym mieć jakąś dobrą, znaczy dobrą, po prostu jaskinię obiecującą, w której nie będą mi się od razu spawnowały driftery. No bo, czy to był wilk? Chyba nie. Gdzie ja jestem? Aha. No dobra, to tak. Nie do końca lubię się zapuszczać w gęsty las. Właśnie przez to, że można nie zauważyć wilka. Kozy. Pewnie jakbym dalej się no, zapuścił poza wygenerowaną mapę, to by było widać te nowe no, runo leśne. A może po zimie jakoś się pojawi? Nie, nie sądzę. O. Wydawało mi się, że słyszę wilka. No tak, ale teraz to już powinienem wracać, bo się robi ciemno. A jak chodziłem po pagórkach w ciemnościach, to skończyło się to tym, że spadłem z tego pagórka. Przecież, no i straciłem trochę rzeczy. Prawda, lampę mam, ale tak czy inaczej to może się zawsze źle skończyć. Czyżbym był w znajomym miejscu, tym, w którym ostatnio? Chyba tak. O, już widzę swój domek. Dziwny dźwięk. Czy to wiatr, czy... Nie, no szczeliny spokojne, to może wiatr. No dobra, no powiedzmy, że no, nie mam nic innego do roboty. Co tu jest? O. Nasiona. Ciekawe jakie. Pewnie soja. Nie, cebula. Nie mam nic innego do roboty, więc mogę równie dobrze o, tutaj się pobawić w archeologa. Rozkopiemy wszystko dookoła. Już pewnie zaraz mi się łopata rozwali. Co to jest?
Cóż to może być za tajemniczy obiekt? Czy to świątynia, a może chata, a może magazyn? A może jeszcze jakaś starożytna strażnica? A może po prostu przypadkowo wygenerowana kupa. Kupa, nie kupa. Wygenerowana kupa kamieni. Łopata. Skrzemienia. Nie najbardziej wydajna, ale lepsze to niż nic. Gdzież ona jest? Tu. No, wygląda na to, że dzięki tej wyprawie zdobyłem trochę śmieci. Nie jakoś specjalnie przydatnych. Fizyczna praca sprawiła, że się strasznie głodny zrobiłem. Ta gra jest przesadnie realistyczna. O nie, no ale widzę, że tu już nic więcej ciekawego nie będzie. Nawet tej ziemi gleby kościstej nie za dużo tu było. Dwa kawałki, trzy. Ale mnie wystraszył drań, no. Chcę stąd wyjść. Normalnie takie rzeczy ludziom robić. Co za świnia. O, wpadł. Skąd ty te kamienie wziąłeś, no? Ech. Napiszę do twórców. Czy twórcy, nie wiem, czy to już jest kilku, czy jeden. Weź, no, cofnij te rzucanie kamieniami, bo to jest wnerwiające. No dobra. Chyba będę musiał, nie wiem, słoiczek otworzyć? Dobrze, to chciałem schować. Co to jest? O, pęczek bambusowych palików. Co z tego można zrobić? Aha, dachówkę. Łęczysko. I to z bambusa, super. Czyli nie za dużo. Okej. To na razie nie będę sadził. Czy właściwie bez mięsa jestem w stanie zrobić potrawkę? Nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Tak to jest, jak była duża przerwa w grze. No dobra, chcę wrzucić na przykład... A da się gulasz z rzepy zrobić. Z dodatkiem marchewki, a ponieważ to jest takie se, to ja to nawet zrobię na bogato. O. I soję. Cudownie. Na pewno będzie to pyszne i pożywne, szczególnie pyszne. Gula z rzepy, fu. No cóż. Tytan. Naprawdę? Limenit. To jest limenit czy ilmenit? Pewnie, nie wiem. Co za różnica, jak i tak tego nie mam do czego wykorzystać. Ale mogę kwiatki posadzić, żebym ich tutaj nie nosił. Niech rosną. No i już idą driftery. No dobra, to będzie chyba dzisiaj odrobinkę krótszy odcinek, bo też mam czasu na nagrywanie mniej.
Więc dokończę to i będę, znaczy dokończę gotowanie i będę chyba kończył. No i nie mam, prawdę mówiąc, pomysłu na następny. No naprawdę, no. Co ja tu w ogóle mam? No, miedź to nie problem. Glina to nie problem. Kwarc, no to kwarc. No kwarc to o tyle problem, że zaraz mi się mój kilof zużyje. Jak daleko mogę się oddalić? Co to było? Aha, tu zginąłem. Może tu pójdę jeszcze w następnym odcinku, ale to też jest kawałek drogi. Jakbym budował potem drogę, to tu musiałbym jakoś może tędy. Może. No ale mógłbym iść w tę stronę. Albo tu na przykład też. No tu jeszcze też mógłbym poszukać. Nie wiem, na ile to by było ciekawe. Dla mnie nie aż tak. Ciepły gulasz z rzepy. Pożywne? Niespecjalnie. No nic. No ale jeszcze na cztery porcje zostały. No to jeszcze na chwilę starczy. No dobra, to ja się żegnam. Cóż, muszę się zastanowić, co robić. Czy jeszcze pozwiedzać? Może tam bardziej na północ. Teraz poszedłem na południowy, na południowy, północny zachód. To może teraz by wypadało bardziej północ, ewentualnie północny wschód, czyli te tereny. No a tutaj zaczynałem mój pierwszy domek. No nic, w każdym razie. Czy tak daleko się od ten przychodziłem? No, dobra, bo coś nie mogę skończyć. W każdym razie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.